Witam serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj mam dla Was coś innego niż sprzęt komputerowy, mianowicie te oto rękawiczki firmy Macna. Jest to model Atom RTX. Są to rękawiczki podgrzewane elektrycznie, a więc za pomocą akumulatorków, które Wam zaraz pokażę, które montujemy w rękawiczkach. No jest to nie byle jaki sprzęt, bo rękawiczki te w zależności od sklepu kosztują w normalnej cenie między 900 a 1100 zł. Natomiast czasami można trafić na wyprzedażę i kupić te rękawiczki za około 650-700 zł. Cena bardzo wysoka, ponieważ jest to swego rodzaju nowość. Co prawda są one na rynku od jakichś 2 lat, ale konkurencyjnych modeli tego typu rękawiczek nie ma za wiele. Znalazłem jedynie jeszcze jeden model innej firmy, a poza tym nie ma czegoś takiego. No stąd też wygórowana cena. Jeszcze wspomnę, dla kogo są te rękawiczki. Na pewno dla zmarzluchów. Na bardzo wysokie mrozy, jak jeździcie, nie wiem, na nartach, na snowboardzie, chodzicie po górach, gdy jest minus 15-20 stopni, no to na pewno te rękawiczki się przydadzą. Sprawią, że ręce Wam nie będą marzły. Dodatkowo dla osób, które jeżdżą na motorze, skuterze, rowerze zwykłym, czy rowerze elektrycznym, tak jak ja, również takie rękawiczki się przydawają już przy temperaturze około plus 5 stopni do minus 5 w przypadku roweru i motocyklu. Jak najbardziej dają radę. Tak oto, moi drodzy, te rękawiczki wyglądają. Wysokiej jakości, miękkiej skóry są wykonane, są naprawdę bardzo wygodne. Jakość wykonania również elegancka, nie ma do czego się przyczepić, przynajmniej moim zdaniem. Są trudno przemakalne, czy też wodoodporne, jak to woli, wiatroszczelne. Także najbardziej nadają się na zimę, śnieg i tego typu rzeczy. Tak oto prezentuje się z tej strony. Oczywiście dostępy są w różnych rozmiarach. No i teraz co najważniejsze, jak one działają, jak działa to po odgrzewaniu. Generalnie jest ono rozprowadzone po całej powierzchni rękawiczki, elementy, które ogrzewają nasze dłonie. Aby włączyć rękawiczki i zaczęły one grzać, należy przytrzymać ten przycisk jakieś 3-4 sekundy. O, widzicie, zaświeciło się na czerwono. Mamy tutaj dwa stopnie grzania. Jak świeci się na czerwono, czyli maksymalne grzanie, i raz naciśniemy, zmienia się przycisk na kolory zielony, wówczas grzanie jest słabsze. No i to samo druga rękawiczka, tak samo trzeba przytrzymać chwilę przycisk, żeby się włączyło grzanie, czerwone maksymalne, zielone, czyli grzanie słabsze. Troszeczkę niewygodne jest to, że aby włączyć rękawiczki, włączyć to ogrzewanie, to należy przytrzymać przez 2-3 sekundy ten przycisk. Więc jeśli jedziecie na rowerze, czy motocyklu, czy skuterze, no to nie włączycie ogrzewania na tych rękawiczek i zalecam Wam stanąć gdzieś na poboczu i je wtedy włączyć. Ponieważ inaczej no, możecie sprawić zagrożenie w ruchu drogowym sobie, jak i też innym uczestnikom. Co jeszcze tutaj jest istotne? Na ile wystarcza grzanie? Na zielonym kolorze, gdy jest włączony w rękawiczkę, czyli to ogrzewanie najsłabsze, no to wystarcza nam baterii, gdy ona jest w pełni naładowana, około 3 godziny, 3 godziny 5, 3 godziny, 10 minut, coś takiego. Natomiast gdy zmienimy na czerwone, wówczas wystarcza baterii na około 2 godziny. 2 godziny, 5 minut, 2 godziny, 10, w zależności od temperatury na zewnątrz, jaka panuje, i stopnia naładowania akumulatora. Tak to wygląda. Jeszcze Wam pokażę, zmierzę za pomocą termometru laserowego, czyli pirometru, jaka panuje temperatura. Poczekam, aż te rękawiczki sobie z minutkę, dwie się podgrzeją. Pokażę Wam, jaka jest temperaturka mniej więcej w środku. Także jak najbardziej dawają radę, są cieplutkie. Szkoda, że takie to jest strasznie drogie, moim zdaniem cena jest oczywiście przesadzona. Wynosi 400-500 zł max powinny kosztować, no ale z racji, że jest to nowość, konkurencyjnych produktów tego typu na rynku póki co prawie że nie ma, no to kto potrzebuje takiego sprzętu, no to niestety jest skazany na ten model lub jeszcze innej firmy. I oba te modele kosztują niestety bardzo dużo, ale jeśli te rękawiczki będą coraz bardziej popularne, no to inne firmy to podłapią i również zaczną wypuszczać swoje modele i wówczas cena pójdzie w dół. No tak działa rynek, tak działają prawa popytu i podaży, ale o tym pewnie doskonale wiecie. No i teraz pomiar temperatury, do której, do jakiej się na najwyższym trybie nagrzewania rękawiczki nagrzewają. Około 25-26 stopni, miejscami około 30. Weźmy palce.
Widzicie, około 31 stopni. I drodzy, jeszcze co do tych baterii, tak one wyglądają, litowo-polimerowe, nie litowo-jonowe. Opowiem szczerze, że troszeczkę jak dla mnie za krótko grzeją. Od zera do pełnego naładowania trwa to około 4 godzin, natomiast grzanie w zależności od trybu, czy też słabego, czy tego najmocniejszego, to 2 albo 3 godziny. Gdyby się 4-5 godzin jakby grzały te akumulatorki w rękawiczkach, byłoby super, no ale jest jak jest póki co. Tutaj mamy otwieraną kieszonkę, no i przewód, za pomocą którego podłączamy bateryjkę z rękawiczką. Tak samo wygląda to w drugiej rękawicy. Także bardzo proste. Odpowiednio duża jest ta kieszonka, także nie przeszkadza zbytnio, gdy założymy na rękę rękawiczkę, gdy ten akumulator jest w środku. Aczkolwiek, no to już kwestia gustu. Jednym może troszkę to przeszkadzać. No ale da się to przeżyć, tak? Chyba lepiej, żeby ręce nie marzły i troszeczkę mniejsza wygoda była przez ten akumulator zamontowany tutaj, niż żeby się przeziębić. Także tyle w kwestii baterii. Czas na kilka słów podsumowania odnośnie testowanych rękawiczek. W skali od 1 do 10 oceniam je na 9. Teraz zalety. Na pewno dobrze grzeją, dzięki czemu dłonie nie marzną w chłodne czy też zimne dni podczas jazdy, czy to na rowerze zwykłym, na e-bike'u, gdzie prędkości jazdy są wyższe, na skuterze, motocyklu również dobrze się spiszą. Kolejna zaleta to dobrze sprawdzą się także w sportach zimowych, ponieważ są wodoodporne, czy też trudno przemakalne i wiatroszczelne. Następnie bardzo dobra jakość wykonania, wykonane są one ze skóry koziej i z materiałów tekstylnych. Dzięki temu są wygodne, dobrze trzymają się dłoni. Nawet w przegubie te akumulatorki, co są włożone w obydwu rękawiczkach, nie sprawiają żadnego większego dyskomfortu. Wady, no to na pewno wysoki koszt zakupu, normalna cena tych rękawiczek, z tego co widziałem w sklepach motocyklowych, głównie one są do nabycia, no to normalna cena między 900, 1000 zł, nawet ponad 1000 zł. No jest to cena zdecydowanie za wysoka, jak na to co te rękawiczki oferują. Owszem, są bardzo wygodne, bardzo dobra jakość wykonania, wodoodporne, wiatroszczelne, fajnie grzeją i tak dalej, ale sorry, no 1000 zł za rękawiczki to jest moim zdaniem lekka przesada. Nie udało się kupić za niecałe 700, trafiłem na wyprzedaż, promocję, no ale to i tak nadal te 700 jest trochę za drogo. No ale z racji, że jest to nowość, nie ma konkurencyjnych modeli praktycznie żadnych poza jednym, no to nie ma się co dziwić, że tak dużo one kosztują. No i drugi minus to czas grzania na trybie maksymalnym przy naładowanych bateriach to 2 godziny, na słabszym trybie około 3 godzin. Jak za tą cenę, no to myślę, że nie jest to zbyt dobry wynik, średni. Myślę, że 4-5 godzin na trybie maksymalnym, no i godzinę dłużej na tym słabszym, 2 godziny dłużej na tym słabszym byłoby wynikiem znacznie lepszym, zwłaszcza, że od zera do pełnego naładowania te akumulatorki za pomocą ładowarki dostarczonej przez producenta ładują się między 4 a 4,5 godziny aż, no także wcale nie tak krótko. Tutaj mógłby producent pomyśleć o szybkim ładowaniu jakimś. Oczywiście same akumulatorki musiałyby być też przystosowane do ładowania wyższym prądem i tym samym w krótszym czasie. I ostatni, trzeci minus. Niewygodny sposób włączania i włączania funkcji ogrzewania rękawiczek. Musicie przytrzymać ten przycisk do włączania przez 2-3 sekundy, żeby się ogrzewanie załączyło. Także jeśli prowadzicie jakiś pojazd, no to należy zatrzymać się gdzieś na poboczu i wtedy te rękawiczki włączyć. Podczas jazdy włączać ich zdecydowanie nie zalecam, ponieważ grozi to wywrotką w przypadku motocyklu, skutera czy roweru. Także to było na tyle, jeśli chodzi o test tych, myślę, że ciekawych rękawiczek. Jak się podobało, tradycyjnie łapka w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!